Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym wrócić do czasów przeszłych, do czasów mojej młodości, kiedy człowiek czuł się wolny, zdobywał wszystko to, co było do zdobycia, był po prostu człowiekiem, dla którego nie nakładano jakichkolwiek podatków, gdyż to były czasy powojenne. Lata 50. to były jeszcze czasy powojenne, gdzie zdobycie czegokolwiek łączyło się z cudem, ale było to normalne. Polacy się budzili, Polacy się nawzajem szanowali, Polacy jeden dla drugiego był bratem. Nie wiem, czy większość z Was pamięta, ale z mojego wieku uważam, że pamiętacie takie rzeczy, kiedy to szmaciarz jeździł po wiosce koniem i skupował butelki i szmaty. Za te szmaty, które mieliśmy tam niepotrzebne, albo butelki gdzieś tam pod płotem leżące, wymienialiśmy na różnego rodzaju artykuły, to znaczy miski, talerze, garnki, chochle i tak dalej. Jednym z takich gadżetów, które jeszcze mogę mieć, to mam właśnie taką miskę z lat 50., 55. rok. Jest to miska po mojej mamie, która kosztowała 11,20 za szmaty. Ja zbierałem szmaty z bratem i z siostrą, zbieraliśmy butelki i za tą niby towar, za te pieniądze dostawaliśmy od tego szmaciarza taką miskę, ewentualnie jakiś talerz. Szanowni Państwo, tęskno mi do tamtych czasów. Dlaczego? Dlatego, że ludzie się szanowali. Ludzie byli sobie braćmi. Nie tak jak teraz to jest, że jeden drugiego by w łyżce wody utopił. Jeden na drugiego doniesie. Nie ma wśród nas już prawdziwych Polaków, prawdziwych patriotów. Pamiętajcie, lata 50. to była bieda. Bynajmniej ja taką biedę przechodziłem. Do sklepu przywożono, sklep był dopiero w roku u nas 58. Przywożono, wiecie co, smalec w kostkach. Duża ilość smalców, kostek, takim papierem szklącym zawinięta, szło się do sklepu i kupowało się smalec czy smalec, nazywajcie to jak chcecie. Fakt jest faktem, że ja idąc do sklepu nie miałem pieniędzy, a przynosiłem smalec. Co było powodem, że ten smalec kupiłem? Otóż brałem 18 jajek dużych, to był kilogram. Dając 18 jajek w sklepie, otrzymywałem kilogram smalcu. Do tego dodawano mi jeszcze pół kilo marmelady, takiej wiecie, w kostkach też krojonej, jak za okupacji. I to był tak zwany handel towarowy. Handel wymienny. Sklep ode mnie odbierał, on przewoził te jajka gdzie indziej sprzedawał, gdzie nie było jajek, a wioska mogła płacić jajkami. Ja te czasy, szanowni Państwo, pamiętam, gdyż brałem w tym czynny udział. Także to jest miska z lat 50. Za szmaty kupiona i po prostu, może nie za jajka, ale za same szmaty i takie butelki, które leżały gdzieś pod płotem u kogoś. Człowiek zbierał, wymył, odwoził do tego szmaciarza. Ten szmaciarz to pakował na wóz, jechał do Oleśnicy Śląskiej w województwie wrocławskim, bo to były tereny odzyskane i po prostu tam gdzieś dalej sprzedawał do rozlewni i tak dalej. To już nie wnikaliśmy. Ale fakt jest faktem, że był to towar wymienny. Ta miska już jest poobijana, ale ona ma też swoją historię, gdyż ja na tą miskę zbierałem te szmaty, zbierałem butelki, żeby po prostu w domu no było na czymś zjeść. Tak to mogę powiedzieć. Drugim takim ewenementem, który był poszukiwany na naszym rynku, na rynku wiejskim, to były jakieś wazy. Ponieważ ja mieszkałem na terenach odzyskanych, terenach tak zwanych niby poniemieckich, więc co żeśmy robili? Kopaliśmy tam, gdzie mieszkali Niemcy przed nami i żeśmy wydobywali tego typu rzeczy, czyli wazy. Zobaczcie, to jest waza nieprodukowana przez Polaków. To jest waza poniemiecka. Waza, która została wykopana przeze mnie nad stawem, bo tam Niemcy potrafili to zakopać po to, żeby po prostu wracając mogli z tego korzystać. Ale czy oni z tego skorzystali? Nie. Myśmy to, jak Polacy, przejęli po nich i my po prostu tą wazę używamy do dziś. Spójrzcie, to są jeszcze... O, niech kamera pokaże. To są właśnie
oznakowania niemieckie, glapy. I to było zakopane. Ludzie radzili sobie jak tylko mogli. Różnego rodzaju wadzy, różnego rodzaju miski, talerze, łyżki. Tego, szanowni państwo, nie było. Jak była jedna łyżka, to czasami się jadło w dwóch. Jeden zjadł, a drugi czekał. Bo taka była kolej rzeczy. Ja te czasy znam, ja te czasy pamiętam. Większość z was powie, że to jest obłuda, że to jest coś nienormalnego. Ale wy, w większości młodych, do nich się zwracam, nie macie pojęcia o tym, jaka była solidarność między ludźmi. Jak ludzie pomagali sobie nawzajem. A teraz, co wy tworzycie? Jesteście w większości ludźmi, którzy nienawidzą siebie. Nienawidzą siebie. Taka miska potrafiła połączyć dwie, trzy rodziny. Gdyż jak była potrzebna na chrzciny czy na wesele, to te miski się pożyczało drugiemu, bo on nie miał talerzy, on nie miał łyżek. Więc pół wsi pożyczało sobie coś takiego, a później oddawano. Ja te czasy pamiętam. Dla was to jest abstrakcja. Dla was to jest nic. A dla mnie, gówniarza wtedy, to było coś normalnego. Dlatego ja wam powiem, że ja do obecnych czasów już się nie nadaję. Albo idziecie za szybko, albo zapomnieliście o własnych rodzinach, rodach, albo zapomnieliście o tym, że należy samych siebie szanować, a wy ziejecie wszyscy nienawiścią. Ta nienawiść was wkrótce zgubi i to w taki sposób, że będziecie pragnąć śmierci, która nie będzie wam dana, gdyż będziecie musieli cierpieć tylko dlatego, że zatraciliście cechy normalnego człowieka. Ta miska może łączyć, ale czy was ona połączy? Mam wątpliwości. Jeżeli obrońcę człowieka drugiego przed śmiercią skazuje się w obecnym czasie na więzienie, to gdzie ja żyję? W jakim kraju ja żyję? W jakiej Polsce ja żyję? Czy w Polsce, gdzie miska była artykułem, który był pożyczany dla innych, bo nie było na czym zjeść? Miska. Ale co było najważniejsze w tej misce? To, że pożyczając drugiemu, robiliśmy mu po prostu przysługę i pomoc, udzielaliśmy pomocy. Gdyż on nie miał tych talerzy, on nie miał tych łyżek, tych noży, bo tego nie było. Jadło się drewnianą łychą z jednego gara. Wy gówno wiecie, co niektórzy. Takie staruchy jak ja to pamiętają. I powiem wam, że gdybym miał możliwość przeniesienia się w czasie, w lata 50., to wolałbym żyć w tamtych czasach niż w obecnych. A do was daję tylko przesłanie. Szanujcie rodziców, tych starych dziadków, bo jak tego nie będziecie szanować, to wy przez swoje dzieci będziecie tak szanowani, jak wy szanowaliście swoich rodziców. Dlatego apeluję do was. Ocknijcie się. Zacznijmy być normalnym polskim narodem. I powiedzmy dość temu chamstwu, obłudzie, wykorzystywaniu Polaków. Bądźmy narodem polskim, słowiańskim i nie dajmy sobą manipulować,
bo niedługo skończycie tak, jak ci, którzy chcieli być wielkimi, a zostali pochowani bezimiennie, nawet nie na cmentarzach, tylko pod zwykłym cmentarnym płotem. Dlatego radzę, ocknijcie się i brońmy się, bo to, co my zrobimy i pozostawimy dla dzieci, to tylko to będą oni mogli o nas powiedzieć. Nic poza tym. A co mogą powiedzieć na dzień dzisiejszy o nas? Nic. A ojciec mnie tego nie nauczył. Matka mnie nauczyła patriotyzmu, polskości. To nie jest wina dzieci. To jest wina wasza. Staruchów, takich jak ja. Którzy winni wtłaczać do głowy dzieciom. Szanuj swoich dziadków. Bo jak zapomnisz o nich, to o tobie zapomną dzieci twoje. Przykro mi to mówić, ale to są fakty. I to są rzeczy, o których młodzi winni wiedzieć. I do młodych apeluję. Obudźcie w sobie duch patriotyzmu. Bo jak tego nie obudzicie, to nawet takiej miski mieć nie będziecie. Dziękuję.